Witam. Przy okazji tego filmiku z 33 topienia Marzany na Gichcie chciałem zaprosić na sobotę, to jest 20. Dzisiaj jest 17 kwietnia, na 20 kwietnia na drugi rajd historyczny organizowany przez Pawcia. Pogoda na pewno nie będzie lepsza, gorsza niż teraz? Nie wiem. Będzie fajnie. Ewentualnie można się ubrać trochę cieplej, ale zapraszam gorąco na tą imprezkę, bo warto, będzie dużo się działo. Będzie udostępnione będą rowery, z tego co słyszałem. Wojskowe z II wojny światowej, militaria będą i będą ułani również na koniach. To wszystko będzie na piaskowni, na mecie praktycznie. Start o 10 z rynku. Gorąco zapraszam. Aha, rowerowe żory. Tak, chciałbym prosić, żeby trochę więcej tam wstawiać, tak przy okazji, nie? Żeby wstawiać jakieś fotki, czy tego, co się jeździło. Tu nie chodzi o to, żeby, nie wiem, czaskać kilometry, tylko po prostu pokazać, że jeździmy, że istniejemy. Bo tak od roku czasu zauważyłem, że tylko ja i Marek wstawiamy. A miło by zobaczyć też kogoś innego, nie? Czyli zapraszam do oglądania. Ktoś musi wręczać medal. Ale dobra, już zakończenie, medale i tak dalej, Marzena spalona, a ja zapraszam do krótkiej relacji. Rynek Żory, nie wiem co tu będzie się działo, w każdym razie my jedziemy topić Marzenę. Jest Roberto. Co to tutaj jest? A ja się wypatruję z tamtej strony. Z tamtej strony chcę przejść, Piotruś. Siemaneczko. Pierwsza grupa ruszyła. Druga. Zamykasz tą grupę. I wyjazd z Żorskiej Dziczy. Mówię, wyjazd Żorskiej Dziczy, nikogo, wszyscy dojechali, nikogo natura nie pożarła. Co? Ciekawa trasa, nie? Teraz jak nagrywam, on ma najwięcej do powiedzenia, a całą drogę milczał. Normalnie wstawię to. No, już wjazd. Piaskownia, zakończenie rajdu.
ją nie są, już ją smyczą. Marzenie do utopienia. Maryk, takie ładne. Maryk, gdzie to tu? Tam, podpalaj ten papier. Dawniej z jakiej zamki budowali, a teraz rujnują. Tylko odsuńcie się trochę, bo za chwilę to się rozgrzeje. Mogłeś tam stać. Odsuńcie się. Poszli. No i zima odchodzi. Witam z drugiej strony, zapiekło pana. Uwaga, bo zaraz poleci. I dostaliśmy jeszcze zgodę już ostatni raz na to tydzień na spalenie. Później już będziemy tylko utylizować. Później nielegalnie to zrobimy, żeby była tradycja. Gdzie są te...